W kraju trwa kampania do Europarlamentu, dlatego do Ostródy, Iławy oraz Działdowa z wizytą przyjechał przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller, który zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w majowych wyborach oraz oddania głosu na przedstawicieli swojej partii. W Ostródzie były premier zrobił krótki przystanek w centrum miasta oraz przeszedł bulwarem Jeziora Drwęskiego na Molo, gdzie udzielił krótkiej konferencji prasowej na temat wyborów oraz bieżących wydarzeń w kraju. 11 lat temu, kiedy w Polsce odbywało się referendum w sprawie przystąpienia do wspólnoty, Leszek Miller także był w Ostródzie, dlatego teraz podczas swojej wizyty odniósł się do 10 lat naszego kraju w Unii Europejskiej. No te 10 lat, które minęło, to jest dobry czas dla naszego kraju. Widać wyraźnie, jak środki unijne zmieniają nasz kraj, także i tutaj w Ostródzie i w ogóle na Warmii i Mazurach, ale na pewno wiele rzeczy można było zrobić lepiej i lepiej z pożytkiem dla mieszkańców. No, trzeba pamiętać, że dalej mamy wysokie bezrobocie, dalej szybko rosną różnice między bogatymi i biednymi Polakami. Mamy problemy w dostępie do dobrze zorganizowanej ochrony zdrowia czy edukacji. Więc dobrze wyciągnąć wnioski z tych pierwszych 10 lat, żeby nie popełnić tych samych błędów w kolejnym dziesięcioleciu, bo my zakończyliśmy pierwszą dziesiątkę, ale otwieramy przecież następną. Przewodniczący Sojuszu przypomniał również o nadchodzących jesienią wyborach samorządowych. Bardzo krytycznie ocenił pracę ludzi, którzy nie potrafią korzystać z możliwości, jakie dają środki ze wspólnoty. Kończący kadencję burmistrz Działdowa jest tej krytyki adresatem. To jest właśnie przykład braku profesjonalizmu, braku wyobraźni, braku stąpania po ziemi, bo Unia Europejska to nie jest taka dojna krowa, z której można wyciągnąć wszystko. Tam są procedury, które trzeba spełnić. Jak się popełnia błąd, to potem trzeba oddawać pieniądze i to wszystko jest bardzo przykre. No ale to wszystko jest w rękach samorządowców. I ponieważ w tym roku jeszcze, jesienią, będą wybory do samorządów terytorialnych, to trzeba na to bardzo zwracać uwagę, żeby wybierać ludzi o najwyższych kwalifikacjach, najwyższych umiejętnościach i ludzi, którzy chodzą po ziemi i wiedzą, co jest naprawdę mieszkańcom potrzebne. Przypomnijmy, hucznie zapowiadana, obiecywana wyborcom budowa działdowskiego basenu stała się największą klapą w historii działdowskiego samorządu. Burmistrz nie dość, że musiał zrezygnować z 22 milionów dotacji, to naraził budżet miejski na dodatkowe nieplanowane wydatki. Na jednej z ostatnich sesji koalicja na wniosek kończącego kadencję burmistrza zabezpieczyła kwotę prawie 400 tysięcy złotych na zastępstwo procesowe. Jest to związane z konsekwencjami zerwanej umowy z wykonawcą niedoszłej inwestycji. Czy aby nie mamy tu do czynienia z niegospodarnością i niekompetencją włodarza, który, jak sam stwierdził, zaprzedał się miastu? Ja dlatego miasta się zaprzedałem, ja się wyrzekłem samego siebie 7 lat temu, czy 8 prawie, nie? Już 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a najprawdopodobniej 16 listopada 2014 będziemy głosować na nowych radnych, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.